Kontynuujemy Dni VR-u. Kłościątko. Muszę teraz przejść tylko parę metrów. Kolejną produkcją, która... Okej, ona nie była jakaś super intrygująca z mojego punktu widzenia, ale mam nadzieję, że będzie fajna. Pierwszy kontakt z Żelaznym Wilkiem VR. W tym celu połączymy się z interfejsem pana Grubego. Dzień dobry, czat. Jakie dni VR? Dzień VR, ok? Dni, dopiero zaczynają się dni VR. Ja spróbuję teraz jeszcze ładować w międzyczasie mojego Questa. Tylko mam spodnie bez kieszeni, żeby nie skłamać, że nie mam spodni, nie mam gdzie sobie wsadzić tego powerbanka. Ok, Carrier Command. Super, ale kurde, nie wiem, czy nie poczekać te 3 tygodnie. I zobaczyć, jak to gdzieś migało. Żelazny Wilk. Okay. Nie, Masta. Mamy teraz dużo lepsze warunki do VR-u. Przede wszystkim komunikacja jest bardzo dobra, na wysokim poziomie. Ok. Dlaczego jestem tu? Na to pytanie, gdzie odpowie mój przyjaciel z Volvo, który zaraz zresetuje widok. Ok. Zaczyna się bez rewelacji. Nie ma nawet w sumie... To tyle? Teraz. Poproszę czat z przodu. Okay. Ukończ ustawienia VR-owe. Okej. Okay. Po twojej lewej stronie. Bardzo ciekawe. Okej. Okay. Jeszcze raz. To są te. Aha, dobra, na mojej lewej. Trudne słowo. Na lewym nadgarstku. Ty, słodkie! Okej. Możemy się przemieszczać kontrolerem. Okej. Okej. Au. I dobra, no to tyle. Teraz musimy znaleźć gdzieś opcję. Gra mówiła, że... A to jest kamerka podglądowa, ale my z tego nie korzystamy. Ty, no dobra, ale gdzie jest to? Mówili coś o opcjach, chyba że opcje będą tutaj. Tu są settingsy. Co to jest seed? Nie wiem, dowiemy się w trakcie. Generalny. Nie wiem, zewnętrzne cienie. Protanopia. Ok. Ustawienie lokomocji. Jak? Dobra, damy płynne. I do względem lewej ręki się przemieszczamy. No dobra. Nie wygląda to źle. Przepraszam, coś mi w gardziołku. Zobaczmy. I teraz tak. Ty, przyjaciele. Marcinu. W sumie? Zniszcz platformę na brzegu, a potem upoluj statek handlowy. Jest marzenie dziecka, super. Znaczy. Halo! Okej. Okay. O! Siema! Okej. Okay. Dobry. Słychać wszystko? Tak, tak, tak. A wy mnie słyszycie? Słyszymy. No to super, dobra, to zaczynamy, tak? Okej. Okay. Sekunda, tylko sobie Steama, pierwsza... strumień wyciszy. Aha. Tak. Pierwsza. Ty, no dobra, to jest spoko, kurde, jakby do tego poziomu doprowadzili Carrier Commanda, to byłoby super. Czekajcie, żeby każdy miał inną czapkę, nie? Jak się zmienia czapki, gdzie? No klikasz w czapkę. Jak klikam w czapkę? No na ścianie masz czapkę. Aha, dobra. Okej. Okay.
No, to jest dobre, bardzo mi się podoba. Dobra. Okay. Dajemy. Widzicie też tutaj tablicę. Tak, widzimy. Tak, misja pierwsza, bez żadnych asy, z poziom najwyższy. Tak. Na początek. Jak w życiu, tak? Pewnie najwyższy. Dobra, dajesz. Ale będzie dobrze. Okej, kto jest kim? Jakieś co mamy robić? Kto chce ładować torpedy? To jest tyle? Tej łodzi podwodnej? No, musisz przechodzić do innych pomieszczeń, Makua. Okej, tylko jak? Te czerwone, te okręgi na drzwiach. Dobra, okej. Ty, no ładnie tutaj. Chodź do pomieszczenia obok, tu jest peryskop. Okej, może być, podoba mi się tutaj. To duże działo musisz pociski ładować. Ale ja chcę do tego małego. Dobra, niech ktoś... Kto ładuje torpedy? Ty, a łuski tu są, trzeba je podnieść. Na 140 mamy namiar na jakieś silniki. Gdzie są torpedy? Ty strzeliłeś? Przepraszam. Tak, właśnie chcemy strzelać do rozbitków. Już sekundkę, tylko sobie... Dobra, ja załaduję torpedy. Sekundę, sobie tylko tutaj zrobię mały... Tu jest sterowanie, jakiś kurs. Dobra. Ja ładuję torpedy jak coś. Ja idę poznać statek na razie, sam okręt w sumie fachowo. Kto ma ten taki cylinder? Jedna załadowana. Ty, strasznie to fajnie. Jestem na peryskopie jak coś. Chodź wąziu do torpedy, to zobaczysz jak się ładuje. Jestem tutaj pierwszy raz w życiu, nie ukrywam. Jestem w maszynowni teraz. Musisz znaleźć włas na podłodze, to zejdziesz na dolny pokład. Okej. Chyba w tym pierwszym pomieszczeniu, co zaczynaliśmy. Luz, spoko. Na razie tutaj sobie poznaję statek, czyli maszynownię. Jak to odpalić? Co chcesz odpalić? Powiedz mi, bo jestem w maszynowni akurat. Pływałem kiedyś motorówką. No, żebyśmy zaczęli płynąć. To trzeba włączyć silniki. Czekaj. Włącz silniki. Tu w ogóle jest... No za chwilę, czekaj. Właśnie gdzie się odpala? Tu jest w ogóle gramofon. Ej, słyszycie to? Przepraszam. Tak, słyszymy. Nie, no. To ja zrobiłem. Kto to jest? Kto jest w czapce koło mnie? Wszyscy są w czapce. To jest w przedziale torpedowym. Torpedy. Halo? Kim jesteś? Ja mam czapkę z pomponikiem czerwonym. Kto? To ty, tak? Ty masz... Boże. Próbuję odpalić ten łódź podwodną. No to musimy odpalić silnik, jest, nie powiedziałeś mi o tym, poczekaj. Tylko jeszcze zobacz... Teraz własna na podłodze, zejdź do torpedowni. Ja spróbuję odpalić. No jak tam z torpedami? Zobacz. A w co ona będzie leciała? Otwierasz torpedę. No pokaż. I musisz ją wepchnąć. Musisz zamknąć, zabezpieczyć i otworzyć wodą. No tak. Dobra, wszystkie załadowane. Tak, no to spoko, niech sobie siedzą na razie. Dobra, idę odpalić silnik. Już chyba odpaliłem. No tak, czekaj. Tu jest spawarka jak coś na tym. Jak się dziury będą. Gdzie obecnie jesteście? Sterownik. Gasło nam światło? Nie. Teraz? Nie, wszystko działa. Dobra.
Teraz zgasło światło, tak? O kurwa, co tak ciemno? O, jestem w maszynowni. Dobra, jest tak. Silnik elektryczny. Sterowania światełkami wszystkim. Dobra, silnik działa, tak? Działa. O, coś zrobiłem. Teraz działa na diesel po prostu. Wcześniej działał na elektryczny, ale nie był włączony. O kurwa, ile tu przełączników. Dobra, ja idę do. Teraz powinien ktoś patrzeć, czy nie płyniemy w coś. Dobra, to ja wyjdę na ten. To ty masz. Ja idę na. Jak to się nazywa? Na ten bocianie gniazda? To ja jestem w peryskopowni. Ja idę na górę. Ja się zajmę silnikami. Ktoś do ten, na mostek niech idzie. Tak, tak, mostek nazwijmy to. Kiosk, dobra, dziękuję. Na stoc. A za silnikiem jest w ogóle jeszcze. Namiar jest na 140. Płyńmy na 140. Płyniemy już, przepraszam. Możesz przekręcać tak. Czekaj. Rzężesz tutaj. 140 widzę platformę wiertniczą. To mamy zniszczyć. Tak jest, lokuję cel. Dobra, to co, strzelam? Trzy torpedy poszły. Jezu Chryste, moment. Nie zanurzaliśmy się, nie? Nie, nawet wynurzeni jesteśmy. Kurwa, jak to głośno gra. One powinny płynąć pod wodą cały czas? Nie powinny się wynurzyć? Nie, torpedy nie. Na pewno. Patrzę na rzecz, bo to się... Torpedy płyną pod wodą, no. Mhm. Czemu my nie płyniemy w ogóle? Zaraz, ale są dwie platformy. Daj mu na fulę. Jeszcze, jak wystrzeliłeś te... dawaj. Jak wystrzeliłeś te torpedy, one się... One strzelają wzdłuż linii tego, nie? Z dziobu lecą do przodu, tak? Tak, z dziobu i powinny zakręcić, bo ja nastawiłem na 140. Czy mam lornetki? Mamy latarki. A, można ustawić, jakie torpeda ma zanurzenie. Jakby co, każdy z nas ma lunetę. A jak się lunetę włącza? Masz na pasie. Aha. Ano? I latarkę. Kompas. Aż spadłem. Schodzimy na peryskopową? Teraz, schodzimy na peryskopową? To makuła, to toniesz. Co się stało? Ej, czemu tak głęboko? Jesteśmy poniżej peryskopowej. Kto tam, kto steruje? Walnęliśmy w coś? Nie wiem, kto jest, kto steruje, kurwa. Jezu, moment. To jest tak, że jest czerwono, bo się zapaliły czerwone światła, czy czerwono, bo jestem ranny? Czerwono, bo jesteśmy pod wodą. Okej. Czyli tak, peryskopowa, nagle... Kurwa, czemu tak lecimy w dół? Co się dzieje? Na pewno wszystko jest dobrze. Dobra, zaczynamy się wynurzać. Pasowałoby trzy torpedy załadować. Kto ja mogę, ja tam pójdę, spoko, ja mam akurat chwilę. Tylko uważaj, żebyś nie zalał okrętu. Trzy torpedy. No teraz przed sobą masz radar. Ale czemu to się nie zmienia? To powinno się zmieniać tu. Może... Hmm.
Nie powinno się tak... Powinny, ten wskaźnik powinien się przesuwać i ustawiać heading. My w ogóle nie płyniemy, chociaż powinniśmy. Silnik chyba nie działa. Ktoś wie, jak działa ten silnik? Czy podejrzewam, że będzie problem z dieslem pod wodą. Teraz się odpalił elektryczny pod wodą. Sam się odpalił. Ale nie płynie, mamy zero węzłów mamy. Teraz powinno. Zgasiliście się. Stało? Czemu jest ciemno? Kto wyłączył światło? Czy to za dużo, może za dużo tego prądu. Dobrze, że mam latarkę. Tak, kurwa. Właśnie ten. Na pasie ma się latarkę, jak coś. Bezpieczniki wymienia. Ej, klimat jest, jak masz latarkę tylko. To w ogóle jest pompka do wypełnienia wody w tym. Świetne. Jesteśmy na 75 metrach i się wymierzamy. A, nic nie działa. Nie działają pompy. Niech ktoś coś włączy. Idę tam do was, sorry. Dobra, to pełne wynurzenie. No. Jesteśmy... Jest na zero. Trzeba byłoby włączyć silniki diesla, żeby ją pod wodą. Tak, ale pod wodą. Musimy się wynurzyć najpierw. No. Pier. Już to robię. Staram się wynurzyć. Nic nie działa, nie? Running low on battery power, use the diesel generator to recharge. 25 metrów. Może trzeba było jednak zrobić tutorial, nie? Nie, nauczyłem się. Czasem na tym twoim paneliku na lewej pojawiają się jakieś filmy. Tak, wskazówki jakieś. Jesteśmy w peryskopowej, zaraz wynurzenie. Okej. Okay. Zaraz odpalę silnik diesla. Okay. Dobra, jesteśmy chyba na wynurzeni. Tu się przełączył. Zaczęły wychodzić jakieś silniki, nie? O, jest światło. Okej. Okay. O, coś miga. Dobra, tu ja idę torpedy zalewać. Czemu wszystko miga? No ciekawe. Tu się bateryjki muszą jeszcze chyba podładować. To jest jakiś, nie wiem, alternator, że ładuje ten, jakiś pasek klinowy to ma? No, pewnie jest. Silnik diesla teraz ładuje. Właśnie chcę kupić samochód z silnikiem diesla. To ja idę załadować torpedy. To będę wam, będę mógł powiedzieć co nieco. Czy tak samo jest. Nie. Dobra, czy tu się co zalało? Wyłączam może po prostu. Znowu zgasło. Tu nie działają mi. Jest to jakieś... nie działa? No właśnie, pompy nie działają, tylko nie możemy, nie mogę spuścić wody. A nie, spuścić mogę. Nie wiem, czy jedna torpeda nie została w tym, jak to stwierdzić? Tak, jedna jeszcze jest załadowana. No właśnie. Ta, co na zielono się świeci. No. A jest jakiś zawór u góry wyrzutni, co on robi? Chcę tutaj zwrócić uwagę. Bo tym zalewasz torpedę. Aha, dobra. I jak teraz otworzysz, to się wleje woda do środka. Okej, okay, no to nie, no nie otworzę. Okej, okay, no dobra. Czemu mamy problemy z prądem? Ja zaraz to zobaczę, dobra? Mam uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Za dużo... Zużywaliśmy prądu, musiałem powyłączać jakieś systemy. Aha. Czyli możemy się tu udusić, zacznijmy od... Zamknij! Co się stało? Dlaczego to się... Kto otworzył? Czekaj, ja wypompuję. Nie jest potrzebne. Kto tu stoi nade mną? A dobra. Ja. Okay. Zalewałem torpedę. Nie. Też nie jest potrzebne. Okej. Okay. Podobno mamy jeszcze jakieś maski gazowe, znaczy maski tlenowe. Jak w tych. Dobra, tu jest. No okej, okay, jest sucho. Dobra, torpedy załadowane. Dobra, idę zobaczyć na elektrykę. Czy mamy taką samą czapeczki? Teraz tak patrzę. Chyba tak, to we dwóch macie to samo. Okej.
Zobaczymy, jak to działa. To może ja ostrzelam z działa to... tą platformę. Triki się powoli, powoli ładują. No czekaj, ja sobie też postrzelam. Dobra, nie, zobaczę co jest z prądem. Jest tak, poziom, wyporność... Czemu nie mamy... Water flow... Wyłączyłem mapę, bo... To jest radar jakiś, nie? Za duże zużycie prądu dawała. A, dobra, jesteśmy teraz na peryskopowej, tak? Możemy spokojnie w ogóle, nie tyle peryskopowej. Tak, jesteśmy wynurzeni. Dobra, super. Jesteś w torpedowni? Dam jakiś bit, bo mnie to... Chyba nie. Okej, to mogę tam wyłączyć światło. Włączę mapy, ren display i chyba już będzie za duże zużycie. Tak. O, jak fajnie to działa. Muzyka jest nie na prąd, jakby co. Ja strzelam do platformy z działa. Co mi zabiera usta? Masz celownik. Nie za bardzo. No jaka ładna muzyczka. Czemu silniki nam nie działają? Już idę, jestem. Zdjęcie się? No nie płyniemy do przodu. No. Według mnie silniki działają spokojnie. Czy paliwo spalają, no, tak to może ujmę. Zdjęłem za dużo. Dobra. W ogóle ster nam nie działa. A teraz? Teraz tak, jak odpalę silnik elektryczny, to co się stanie? To przełączy cię na elektryk. Tylko nie mamy baterii w elektryczną tak naprawdę. Więc chodzi głównie o to, żebyśmy byli poniżej tej wielkiej czarnej freski. Bo jak zacznę włączać wszystko, to myślałem, że po prostu przestaniemy się ładować. Nie, no to światło możesz włączyć, tylko zarobeczka nic... Gdzie ty włączyłeś to? Mamy 2% baterii chyba tylko. No właśnie, liczę, że takie oszczędzanie tej baterii spokojnie pozwoli ją podładować. Moment. Zniszczyliśmy tą platformę? Tak. Idę znaleźć kolejny cel. Kompresor powietrza... Boże. Silnik elektryczny. No, jak jesteśmy pod wodą, to chyba będzie potrzebne. A. To jest spokojnie. 255, kolejny cel. Okej, czerwone bezpieczniki mają 10, a... Tylko teraz straciliśmy baterię, bo jesteśmy ponad tą czarną linię. Baterię, czyli akumulator. Dobra, czemu akumulator? Co jest dojeżdżą? Czemu akumulator? Jak zaczniemy wyłączać systemy, to teraz się powinna bateria ładować. Dobra. Powinna się jeszcze bardziej ładować. Czyli wyłączmy te systemy, tak? Takie najmniej potrzebne. I po prostu popłyńmy sobie normalnie, tak? Dajmy pełne... Tak, jest na ahead... Zaraz. On jest teraz w pozycji stop. Full ahead. I co to jest to? Batery w dół. 259 kurs powinniśmy mieć. Jedna torpeda nie jest załadowana. Przełączyłeś na baterię? Tak, po czym to robi? Nie wiem, wszystko zgasło. Tak. Diesel. No diesla mamy dużo, gorzej z baterią. Gdy trochę ładuje nasz tutaj. Widzę statek kupiecki, kurs 260. Siedzę, wiesz, siedzimy tak w jakiejś dupie, więc ciężko to powiedzieć. Dobra, silnik jest na pozycji stop. Z engine order telegraph, moment. Nie, do diesle chodzą, tak? Tak. Mhm.
I woli się ładuje, widać. To jest takie ledwo, ledwo. Jest. No i tak, tak, tak. Dobra, gdzie się od... Rozumiem, że w maszynowni się steruje silnikiem, ale mam teraz wątpliwości. Strzelam, że na przodzie, to może pewnie daje tylko sygnał, że chcę... To czekaj, patrz tam, jestem z przodu. Tyle albo coś takiego. Aha, że musisz... Że mostek daje ci sygnał, a maszynownia musi to kliknąć, tak? No właśnie. To coś takiego. Diesel generator control. To wielkie koło tutaj. Tą wajchę, to jest wajcha od elektryka, jeśli dobrze rozumiem, a to nie mam pojęcia. Chyba za bardzo mamy schłodzony silnik, musi być w optymalnym położeniu, nie? To są alarmy, nie? Okej, okay. To był jakby co, że samolocik. To, że łódź podwodna. To na działko ktoś. A to ja włączyłem, spokojnie. Urwań. A to, że torpeda. To ma według mnie chodzić. Okej. Okay. Teraz tak, co robi? Co to z water flow? Gdzie? Jak jest ten panel na mostku? Kurwa. Tutaj zanurzasz się i wynurzasz. Tym a, okej. Okay. Do zbiorników powietrze wsysasz, a tym zalewasz je. Okay. A pokrętłem sterujesz tymi. Sterem głębokości. Idę na chwilę na siebie powietrza, moment. Zaraz będę. Gdzie ta platforma? Zniszczyliśmy ją? Platformy już nie ma, jest tylko statek. Platformę rozwaliliśmy. Statek to jest... Moment. Na 260 zaraz ci powiem na jakim kursie. Kurde, mam lunetę, ale ona jest zero. Czy nie wiem, czy ktoś z was testował lunetę, jak to działa? Chciałem wyciągnąć? Rozciągnąć? 265 mamy statek. Na peryskopie będzie widać. Jak zejdziesz do peryskopu, to widać statek. On jest w stosunku do nas tak na ile? 15, nie? 20? To 100? Chyba po lewej, centralnie po lewej stronie. Tak mi się wydaje, nie wiem. Mhm. Bow to jest dziób, czy... nie wiem. czy rufa? tak, szkiełka. Ej, dobra, ktoś z was się bawił lunetą? Przepraszam, to jest luneta, ale... nie ma szkieł. Słaba ta luneta jest. No właśnie. Dobra, Joda mówi, że bow to dziób, stern to dupa. Taka kurwa rurka. tak, bow to kłaniać się. To podobno jest rurka, a nie ten, ale... To z rurka? Dlaczego ta rurka? Co ja mam po cholery nam rurka. Do wyciągania wody? ta luneta z odpustu. jest, widzę statek. Dobra, mów. Po lewej stronie. Nie, czekaj, po prawej stronie jest statek. No mówię, to na 30, nie? Musisz tę lunetę bardzo blisko do oka sobie przyłożyć, żeby to zaczęło działać. Tak? Dobra. Przynajmniej u mnie zaczyna. Powiem ci, że nie działa. Aż nie mogę bardziej, bo wgniatam sobie. Tak świrować nagle. Widzisz statek? No jest tam, mówię. A do lewego czy prawego? Może to jest jakaś różnica? Nie ma. No. Chyba. Nie. A tobie działa, no? Obkręć działo i strzelaj ten statek. Upośledzeni ludzie na statku, kurde. Halo, jestem tu na górze. Gdzie jest ten statek? Kręć w prawo. Po prawej stronie od nas. Tak, no nie wiem, no, na godzinie drugiej. Tak, tak, zgadzam się. No i? Ja go strzelam z tego działa, cokolwiek. Ale trzeba sobie precyzyjnie trafić w to oko.
Jeszcze góra dół, wycentruj go. Nie masz. Masz go na celowniku? Nie. Może jesteśmy poza zasięgiem po prostu. Nie, to jest nie, to działo na. Nie wiem, mi ta luneta nie działa. Flagi nie widzę, ma dwa kominy, dwa maszty. To ten, z tyłu. Jakiś kupiecki. No z tyłu ma jakiś czarny kwadrat chyba, czy coś? Nie mam pojęcia. Okej, to działo trzeba jakoś przeładować? Tak, ty. Musisz pocisk zdecydować. O Boże. Jak? O, baterie się ładują, już jest prawie 10%. Załadowałem? Chyba... Nie wiem, jest taki system celowania? To jest celownik taki... To powinno ci się pojawić na tym. Ale może za daleko jesteś. Gdzie ty jesteś? Co to za karabin jest tam? Gdzie ty wyszedłeś? Boże, moment. Tu jest karabin. Ale jest jeszcze drugi. Ja wchodziłem od tego, jak się to nazywa, tam gdzie był gramofon. Dobra, jak się steruje tym statkiem? Dlaczego mi kurs nie działa? No bo pewnie nie płynie, tak? No musielibyśmy mieć wiosła, żeby go wtedy roz... To maszynownia pełna naprzód, no. Dobra, idę. Idzie. Albo nie, bo nie potrafię zejść. Górnym przyciskiem na kontrolerze kucasz. Na prawym. Okej. Okay. Dzięki. Do maszyny mi się szło tędy. Tak, bo jak mamy wyłączone te pomocniczki, to trzeba ręcznie wszystko robić. No. Ma spoko, sens. Spoko. No ma, tylko dlaczego nie pokazuje się? Bo powinien się. Aha, dobra, to jeszcze jest drugie jakieś ten. Okej, jest heading się powinien nastawiać, ale no. To ma dwa działka przeciwlotnicze. Tak. O kurde. Jezu, wspaniale. Jeden taki kiosk. Jedno to jest czysto widokowe, nie? Czy tutaj coś jest ważnego? Jest jakiś taki bolec? Tak, chyba tylko widokowy. Nie? Kurde. Można dobra, sobie do kaczek, co tam ma? Słychać mnie teraz? Słychać. Tak. Okej, okay, bo to mnie nie było słychać. Ja jestem teraz w maszynowni. I tutaj... O, no to jakaś, pełna naprzód. Bodajże tak. Ostek, sterownia i maszynownia. To tutaj wszędzie się odbywa sterowanie, bo musimy się komunikować, się... nie? No słyszymy się, spoko. No, bo temperatura nam rośnie. Teraz mamy full naprzód. Ale... Silniki wyłączone elektryczne, czyli będziemy bez zanurzenia. Tak, ale dlaczego nam stery nie działają? Ani nie wzrasta, no bo jeszcze trzeba na mostku tam chyba sterować i na sterowni ale... jakoś, tak to trzeba koordynować. Ej, tak z ciekawości. Jakieś są dwa rodzaje... Te karabiny się nie psują maszynowe, które jak się zanurzamy? O patrz, radar, może to radars. Radars to są... te... No stery. No stery, właśnie. Masz tam... jak tym kołem zakręcisz, to niby się to zmieni, ale... Ale nie działało to, a że... A air compressor potrzebny nam teraz? Dobra, to idę zobaczyć. Wzrosła nam prędkość? Bo jest nie na wiem, fulla nie. Nie wiem, gdzie jest. Idę do sterowni. Jest zero nadal. Aha, kaj to wykminia. Co by tutaj... Tak jest, nie płyniemy. Temperatura. Ale działają nam stery. Icha. Może trzeba jakąś bezpiecznik włączyć. Ale stery nam działają, dobra. To już jest plus. Engine room, electric motor, torpedo, computer, hydrofon. Dobra. Kurs 280, masz sterownia. Okej. Okay. Dobra, teraz tylko żebyśmy do przodu płynęli. Ja jakby co jestem na tym całym kiosku. I... My próbujemy uruchomić statek. No wiem. To jakby coś będę mówił wam z pierwszej
z linii frontu, co się dzieje, nic się nie dzieje. To jest spoko w sumie. To jest arcade. No to do przodu sobie płynę. Może electric engine włączę trochę. No ale... O, teraz. Head? Nie, włączę head tutaj. To jest kinkowy. Co to jest? To są alarmy. Przegrzewa się, daj mi płynę. Nie, to byłem ja. To są alarmy po prostu. Tak, sprawdzaliśmy. Na samolot, nie strasz. Na łódź, na torpedę. Dobra. No dzika. Dobra, płyniemy czy nie płyniemy? Nie, nadal zero. Nie, nic nie płyniemy, spoko, stoimy sobie w miejscu, bezpiecznie jest. Kurde. Bateria się już cała podładowała. Tak, dobra, ale dlaczego nie płyniemy? Teraz? Nadal zero. Czy powinny śruby robić jakieś... A ten... snorkel to jest do zassania powietrza na peryskopowej, nie? Aha! Tak, sterujesz tym, wysuwa... Stanął. Czekaj, bo chowam go teraz. Teraz jest niepotrzebny tak na oko. A daj go do góry, no, tam przeciwstwa. Daj go, przełom się na dole. Daj dobra. Na i wyciągnij go. Przekręciłem maksymalnie w lewo, więc powinien się chyba wyciągnąć. Nie. Fajnie to wygląda. Jest upright i intake ready. Może to jest wyciągnięte, a daj go mnie. Nie, no musi mieć wyżej. Nie wiem, jak się bardziej nie mogę wyłonić. Do mojego końca pójdę, poczekaj, co tu jest jeszcze? O właśnie, co jeszcze jest? Czemu nie działa nam silnik? Chce ktoś kamerę? A, bo to jak się coś popsuje, to... A tam jakieś te pokrętła są na końcu, zobacz. Tak, ale nie mogę dojść. O, Joda podaje. Ty trzeba wlot powietrza ustawić na włączony. Może air compressor? Nie. Dobra, idę tam na dół. Spoko. To jest... Silniki. Electric motor. Ej, electric motor nam nie działał, bo mieliśmy wyłączone całkowicie te. Że electric motor... Czekaj, bo mamy bezpieczniki wyłączone. Tak, teraz płyniemy. Poczekaj, load jest przekroczony. Tak. Tylko na dieslu, jeśli można, a nie na elektrycznym. No ale nie wiemy, jak włączyć diesla. Dobra, ładuje tak niby, ale to jest pompa paliwa. Jest RPM-y, są ładowanie, temperatura rośnie, trzeba chłodzenie zwiększyć. Ale... Dobra, nie rośnie. Teraz... Bezpiecznik mi się przyczepił do tego, nie mogę go puścić. Dzięki, no. Gdzie on był? Ale gdzie był? To był tu, tu był. Ale nie mogę... O, położyłem. A czym się różni od tego... No tu masz te 30, a tu masz 10. Ale dobra, płyniemy do przodu czy nie płyniemy? Płyniemy. A, no, czyli działa? A, no to spoko. A teraz? Płyniemy czy nie? Ej, muszę sprawdzić. Jest gdzieś przeciągnięcie jeszcze. Nasza ilość to spada. Aha, dobra, czyli to elektryczny silnik napędza nam stera, diesel ładuje baterię, dobra. No. Okej. Okay. Jaki kurs? Temperatura spada. Czekaj, już popatrzę na gdzie mamy namiar. On proszę szybko zmienić. Huberto, to idź może tutaj na most. Co to za odgłos? Ja w peryskopowni jestem. Dobra. Jest. Z tym. 295 kurs. Oju. No. 295. Proszę nie ruszać. Jest ustawione. Nic nie ruszam, spokojnie. Ten.
się. Jak mamy włączoną tę obsługę torped i namierzanie? To mogę je tam załadować, dobra? Elektryka, chodzi o elektrykę. Zaraz, zejdę tam i powiem ci, gdzie jest torpeda. Tak, na torpedo Rax. Nie, bo w ogóle mam wyciemniony ekran, jeżeli chodzi o status torped. Tak, w torpedowni jest ciemno jak... Bo wyłączałem tą światełkę i tak dalej, bo to nie było potrzebne, jak się baterijki ładowały. Ile może żreć bateria? Już po to strasznie dużo żarło wszystko. Torpedy technicznie są gotowe. Oprócz... 2 kilometry do statku kupieckiego. Jedna dalej, jedna torpeda jest niezaładowana, pierwsza. Możecie mi dać tutaj światło jednak na tył? Nie działają mi te przełączniki. A masz tam włączony, masz tam bezpiecznik dołączony? Cały czas składam, nie? Tylko jak klikam, to bardziej mi się bezpiecznik wyciąga. O, dzięki. Powinieneś mieć światło. Torpedo komputer jest wyłączony. Kurwa, coś przepali. Moment, bo... Poniżej czerwonej linii. Przeciążenie się robi. O, podłączyłem wysiedlanie maty. Tutaj. Ewentualnie może trzeba włożyć bezpiecznik 20-amperowy, żeby nie przepalało. Wiem, jak gra to ogarnia. Wszystkie torpedy są załadowane i zalane, jak coś. Dobra, ten sam kurs, obliczamy. Dobra, jest obliczony namiar. Coś się pierdoli. Tak. No fajnie. Jest jakieś spięcie. To, ale bzyczało tylko u mnie, czy u was też bzyczało? Wszędzie bzyczało. Okay. Skok napięcia, bo przekroczyli czerwoną kreskę. To nie przekraczajcie czerwonej. Za dużo osób. Włączcie prąd, bo namierzam statek, no. Dobra. Kur. Mogę? No. Kurde, za dużo coś jest podpalane. Coś mi skakuje. Teraz? Kto był elektrykiem? Poczekaj. Tak, teraz. No. Jakie problemy pierwszego świata. Co się stało? Halo? Gdzie jest prąd? Bezpiecznik nam wywaliło. To nie wiem, wymieńcie czy co? To teraz. O, dziesiątka był na czarno po prostu. Dobra. I teraz co? Komputery. Electric motor akurat to jest potrzebny. Mapa. Światło w peryskopie mi dajcie. Wyłącz. Okej. Okay. Teraz masz światło? Za dużo tutaj poklikane już mam światło, dobra. Okej. Dobra. Czemu dobra, się odwalamy? Dobra, stąd na razie. A, 270. 270. 280 kurs. To niech ktoś idzie na ster, ja się teraz tymi bezpiecznikami bawię. Dobra, torpedy są jakby co, czekają na sygnał. O, czekaj, dobra. Okej. Okay. Jakby co, torpedy będą na razie startować tylko... Kurs 300. Z jedynki. Dobra. Jesteśmy cały czas na peryskopie. Kurs 300. Okej, okay, mamy namiar. Strzelam. Poszły dwie torpedy. Gdzie ten statek? Jakby coś to nie poruszamy się, bo jest silnik wyłączony elektryczny. Spoko. Torpedy poszły, zaraz będzie wybuch przed nami. No, tak na 5. Powinny idealnie trafić. Idą w cel. Ty, rąbo. Poszedł.
Podpłyńmy bliżej, postrzelamy do to tych. To nie. Dobra. Jest, zrobiliśmy pierwszą misję. Wygraliśmy. 40 minut. Kurwa. O. Akurat mi się quest wyładowuje. Ej, dobrze, tak? To była pierwsza misja, tak? To jest. To jest dobre. Tak. Mhm. Na Golda musimy zrobić to w 3 minuty. Ile? No. Na się tylko trzeba. 49. Na brąz 5, a my zrobiliśmy 4. Personal best. Zapomnieli o rzeże, no. Ej, dobre. Kurde. Ej, to spoko. Mało kowało. To zostaje u mnie. Ile jest tych miski? Ej, fajne to jest, podoba mi. Tu są chyba misje, nie? Kurde, jeszcze ten cały... 12 misji. O, no, 10 misji więcej. 12. Ale ten paździerzowaty karier też jest dobry, tylko kurde, nie wiem. Ja bym poczekał jeszcze, dał im tą szansę, bo mają mieć tą aktualizację, nie? Jest dobry, tylko wszystkie, wszystko to, co jest złego, można by mu wybaczyć, jakby kosztował 40 zł. Tak. No właśnie, on jest za drogi. Dobra, to nic, poczekamy do tego jeszcze te 3 tygodnie, bo będzie to aktualizacja. To kosztowało 40 zł. O. Tak, to czyli by było Mercam, zajebiście. Co to jest? To jakoś, możesz, że możesz podnieść? Ustawiać sobie kamerę dla streamera. Tak. To jest, chodzi o to zewnętrzną po prostu widok, on nie? On off. O, zajebiste. Co zajebiste? I co to robi? To możesz chwycić? Mhm. Weź sobie w jedną rękę i po prawej stronie masz przełącznik on off. No. On, to coś tutaj się wyświetla w tym okraku, ale nie wiadomo, co to w robi. Aha, że możesz ustawić, dobra, czaj. Na kompie ci się coś wyświetla. Tak, dobra, to jest trzecia kamera pewnie, rozumiesz? Nazywa. To jest dla ludzi, którzy lubią się bawić w te cało, jak to się nazywa. I patrz, można sobie odwrócić i można sobie robić tego. Edycję, wiesz okay, co. I to ci się potem na komputerze wyświetla. Ale ty wiesz, co rozumiesz? To jest do tego, że możesz sobie zrobić tą rozszerzoną rzeczywistość, tak? Że oni cię widzą, znaczy, wiesz, nie, na tej to możesz po prostu streamować ten obraz. Tak, ale to wiesz, tam jesteś ty na przykład na tym obrazie, to razem to miksujesz z kamerą i masz ten, rozumiesz? Rozszerzoną rzeczywistość, tak, że ty... W sumie dobrze, widzę, że kurde, goście ogarniają. To z niemiecka gra? Nagrywać jakiś film dokumentalny. Wrócimy do tego, to zostaje na dysku. Dobra, panowie, no, to ja jest ten. Fajny. Zmykam, dzięki. W takim razie z VR-u. O. No, dzięki. Okay. No, dzięki. Okej. Iron Wolf dostaje rekomendację. 50 zł? Spoko, kurde, bardzo dobry. Karier też jest bardzo dobry, tylko robi dużo źle. Ej, wrócimy, na stówę. To... Jak ktoś ma PC VR, to jest bardzo spoko gierka. Więc tak, cięciuniu. Uwaga.